No na pewno z meczu na mecz będzie nam się ciężej grało, bo już drużyny tak samo nas rozpoznają. Płytki chodzą po kolegach z ostatnich meczów. A w ogóle to Legionowia uchodzi za faworyta w tej naszej grupie. Wraz z Browaną Gośliną, z Armaturą. Także że tutaj jedziemy ugrać, co nam się da. Na pewno to my nie jesteśmy w roli faworyta. Zespół się dalej konsoliduje. Może ja tu chciałbym przypomnieć, że na tygodniu graliśmy z Jadarem w Pucharze Polski i porażka może taka dla wielu osób może zdziwienie jest. Natomiast nie dlatego, że nie chciałem wygrać, ale to było jedno z ostatnich przetarć dziewczyn, które stoją w kwadracie. Liga jest długa i ja muszę po prostu wiedzieć, kto i w jaki sposób może nam pomóc, czy na zagrywce, czy na przyjęciu, czy na ataku. No i przerobiliśmy z dziewczynami pewne elementy na dzień wcześniej przed pucharem. I dziewczyny gdzieś tam się usztywniły, gdzieś się wystraszyły, że dostały szansę zagrania wyjścia w szóstce, bo taką szóstką wyszedłem właśnie z dziewczyn z kwadratu. No i nie udało się, mimo że wygraliśmy pierwszego seta, drugiego prowadziliśmy 5-1 w tym składzie, gdzieś się zacięło i nie ugraliśmy. Nie drę szaty z tego powodu, ponieważ dobrze by było kiedykolwiek w tym pucharze zaistnieć, ale w tej chwili na pewno jest dla nas ważniejsza liga i przygotowujemy się do meczu z Legionowią właśnie, żeby cały zespół był do dyspozycji mojej. Co ugramy w tej Legionowi? Chcę przypomnieć, że jest prawie cały zespół szóstkowy dziewcząt, które grały kiedyś po najwyższej klasie rozrywkowej. Myślę tu o Studziennej, która była w Bielsku. Łukaszewska, Skorupa, która w Mielcu trzy sezony grały. Kinga Baran, która w Poznaniu grała 2 lata w lidze. Także na pewno to jest mocny zespół. I cały czas rozpatruję pod kątem, gdzie tu ugryźć tego przeciwnika.